Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj ryż ze szpinakiem. Ja wykorzystuję go zazwyczaj jako dodatek do dania głównego, ale świetnie nadaje się także po wystudzeniu jako dodatek do wszelkiego rodzaju farszów, sałatek ryżowych, tyle że te sałatki już muszą iść w kierunku takim bardziej mięsnym czy jakimś pikantnym. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak go przyrządzam. A robi się go naprawdę szybciutko. Zapraszam! Rozmrażam 3 kulki szpinaku. Jeśli korzystam ze świeżego, to po prostu go myję, osuszam i drobno siekam. Zagotowuję wodę, a ćwiartkę cebulki, kilka takich półtalarków, kroję w drobną kosteczkę. Mam tutaj także dwa czosnkowe plastry schabu. Również kroję je w drobną kosteczkę. To może być dowolna wędlina, może być również boczek wędzony według uznania i co mamy w lodówce. Mam tu także rozmrożony szpinak. Mogę zatem przystąpić do przygotowania ryżu. W garnku rozgrzewam niewielką ilość masła lub ghee. Ja biorę ghee, około jednej łyżeczki. Jak przygotować takie ghee, pokazuję w osobnym filmiku. Jest to naprawdę bardzo prosta sprawa, a smakuje zdecydowanie lepiej niż masło. Na rozgrzany tłuszcz dodaję cebulkę oraz pokrojoną wędlinę. I chwilkę podsmażam. Kiedy cebulka już jest zeszklona i zaczyna tak aromatycznie pachnieć, dodaję szpinak. Dokładnie mieszam i podgrzewam przez chwilę na małym ogniu, a w tym czasie przygotuję sobie miarkę ryżu. Kiedy całość zaczyna już ładnie pachnieć i się rumienić, dodaję miarkę ryżu. Ja daję kubek o pojemności 300 ml. Dokładnie mieszam. I trzymam chwilkę na małym ogniu, tak żeby ziarenka ryżu ładnie się ociepliły i były równomiernie pokryte szpinakiem oraz niewielką ilością tłuszczu, którą dodałam na początku. Kiedy ryż już jest ciepły, zalewam całość wrzącą wodą w ten sposób, że na jedną miarkę ryżu daję 2,5 miarki gorącej wody. No może troszkę mniej niż pół, tak 1/3. Dokładnie mieszam i doprowadzam do zagotowania. A w międzyczasie solę całość do smaku wody morskiej. Po czym przykrywam i gotuję pod przykryciem jakieś 15 minut na bardzo małym ogniu, nie podnosząc pokrywki i absolutnie tego ryżu nie mieszając. Po tym czasie wrócę i pokażę, co dalej. Po 15 minutach na małym ogniu mój ryż powinien być już mięciutki. Sprawdzam teraz, czy jest tak faktycznie. Cudownie miękki. Mieszam go teraz bardzo ostrożnie, rozprowadzając całe dobro, czyli szpinak, szyneczkę i cebulkę pomiędzy ziarenkami ryżu. I gotuję jeszcze chwilę na małym ogniu bez przykrycia, pozwalając resztce wilgoci odparować. Co jakiś czas mieszam, ale bardzo delikatnie. Mój ryż już niemal całkowicie odparował, tej wilgoci naprawdę nie było zbyt dużo na dnie. Gdybym miała więcej czasu, to spokojnie mogłabym zostawić ten ryż pod przykryciem na jeszcze na jakieś 10-15 minut i on sam wchłonąłby tę wodę z dna garnka. Ryż jest ładny, kleisty i gotowy.
dodam do niego teraz na zakończenie odrobinę śmietany dla podniesienia smaku i będę go podawać. I cały czas gotując na małym ogniu dodaję teraz 3 łyżki śmietany. To jest śmietana do zup i sosów. W moim przypadku 18%. Dokładnie mieszam. I wyłączam grzanie. Teraz zostawiam na jakieś 5 minut, aby smaki się połączyły, po czym będę wykładać na talerze i podawać. Gotowe! I gotowe. Tak przygotowany ryż jest niezwykle aromatyczny, dlatego że nabiera aromatu wędliny, która była do niego dodana. Ja dodałam taki czosnkowy schabik, więc jego aromat tutaj naprawdę dominuje. Przepiękny zielony kolor od szpinaku, cudowny zapach od wędliny i cebulki. Naprawdę pyszny, wspaniały ryż, który świetnie nadaje się jako dodatek do dania głównego, a także po wystudzeniu do wszelkiego rodzaju sałatek mięsnych. Polecam.